Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić swój telefon. Wasz telefon gubi zasięg, zacina się. Nic prostszego. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązać te problemy. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału. Tutaj macie taki czerwony przycisk. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie tam na dole. W sumie to chyba wszyscy nie zrozumieli, co mam na myśli i jak to zrobić. Dlatego może przedstawię Wam to bardziej dosadnie. Musicie uderzyć myszką w ten czerwony przycisk. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Mniej więcej tak. Kiedy klikniecie już czerwony przycisk, Wasz przycisk powinien zmienić się na mniej więcej taki przycisk. Ale przejdźmy do meritum odcinka. Musimy sprawdzić, dlaczego nasz telefon się zacina bądź ma inne problemy. W tym celu powinniśmy sprawdzić jego podzespoły. Dlatego powinniśmy dostać się do środka. Niestety telefon bardzo mocno trzyma klej, dlatego powinniśmy wyposażyć się w jakąś wodę, która roztopi ten klej. Po czym telefon wkładamy bezpośrednio do środka. Telefon jak najbardziej działa, wszystko funkcjonuje, znaczy może nie do końca, ale musimy po prostu roztopić ten klej. Także wrzućmy telefon bezpośrednio do wody i odczekajmy chwilkę. Telefon właśnie bierze kąpiel, dajmy mu chwilkę. W międzyczasie na przykład możemy zapalić sobie fajkę. Telefon przestał działać. Nie przemyślałem tego, że jest on starej generacji, ale nic straconego. Zaraz coś zaradzę. Wylejmy wodę. I znajdźmy troszeczkę ryżu, bo wiadomo, że ryż wyciąga wodę. Tyle raczej nie wystarczy, więc postaram się zdobyć troszeczkę więcej ryżu. Mam nadzieję, że tyle powinno wystarczyć. Zostawmy tak telefon przez 20-30 minut, może nawet troszeczkę dłużej. I pójdźmy sobie na kolejne fajki. Ok, ja wracam po 30 sekundach, bo zapomniałem, że jest to iPhone, a od iPhone'ów trzeba oczekiwać troszeczkę więcej niż od zwykłych telefonów. Dlatego odpalę sobie papierosa i zaraz przejdziemy do dalszej części. Myślę, że papieros też w jakimś stopniu powinien pomóc temu iPhone'owi, dlatego włożę go teraz do ryżu, żeby go ożywić. Wyciągnijmy teraz telefon. Telefon nadal nie chce się włączyć, więc najprawdopodobniej od iPhone'ów nie możemy oczekiwać więcej niż od innych telefonów, ale nic straconego. Teraz powinniśmy bez problemu dostać się do środka, więc dostajmy się do środka. Tak jak mówiłem, iPhone otworzył się bez problemów. Zobaczmy, co jest w środku. Które podzespoły mogą nie działać? Widać tutaj niedociągnięcia producenta, dlatego postaram się to naprawić. Myślę, że w ten sposób powinien się wgrać również nowy system iOS. Wszystko bardzo ładnie się przylepia. No cóż, teraz wystarczy odczekać tylko chwilę i postaramy się naprawić o tutaj pęknięty ekran. Cóż, widzicie tą skazę na tym telefonie? Nie wygląda to zbyt elegancko i nie będzie dobrze prezentować się w naszej kieszeni. Dlatego postaram się na to coś zaradzić. Niestety miska też ucierpiała. Ale telefon wygląda coraz lepiej. Pozostało go aktualnie włożyć do pudełka i wyciągnąć. I poczekać, aż się zrekonstruuje. Myślę, że tyle czasu powinno wystarczyć. Około 30 sekund. I tak prezentuje się nasz nowy, naprawiony iPhone. Prawda, że wygląda świetnie? Polecam ten sposób naprawdę każdemu z całego serca. Z Wami się żegnam. Zasubskrybujcie koniecznie kanał Marka. Tutaj Wam się pojawi taka ikonka. Musicie na nią najechać i kliknąć czerwony przycisk. Kiedy już to zrobicie, możecie zobaczyć moje poprzednie filmy, chociaż jeszcze nie mam poprzednich filmów, no ale pewnie kiedyś będą. Na razie.